Kiedy jesteśmy przy języku i przy tym, co Pani powiedziała, że w latach 60. i od tego zresztą zaczyna się Pani książka, co jest odwołaniem do musicalu, którego polska transkrypcja brzmiałaby Włosy, który był takim musicalem kultowym i zaczyna się od takiej piosenki Era Wodnika. Pani książka zaczyna się właśnie od tej ery Wodnika i ta era Wodnika i ten czas, który popularnie w kulturze nazywamy czasem rewolucji właśnie lat 60., czasem hipisów, że ten czas z przyczyn politycznych, kulturowych do Polski nie dotarł w takim zakresie jak do Szwecji, to gdybyśmy się właśnie temu czasowi, który pojawia się w pierwszym rozdziale Pani książki, tej erze Wodnika przyjrzeli, gdybyśmy spojrzeli na to przez pryzmat wspomnianego przeze mnie musicalu, na który nakładała się jeszcze tragedia wojny w Wietnamie i właśnie tych zmian społecznych, których doświadcza młody chłopak, który przyjeżdża z prowincji do Nowego Jorku, to gdybyśmy te wszystkie elementy zestawili, to jak duża jest różnica w odbiorze owej ery Wodnika, owej kontrkultury lat 60. między Polską a Szwecją? Jakby to powiedzieć, właściwie dzisiaj, mówiąc dokładniej, to era Wodnika teraz trwa, bo 21 wiek ma być też era Wodnika, tak zgodnie z kalendarzem astrologicznym. Tylko że dziwnie ta era Wodnika na razie nie wydaje się pełna tolerancji i otwartości. Ale na pewno jest tak, odpowiadając na Pana pytanie, że Szwecja w latach 60. bardzo wcześnie weszła w czas rewolucji seksualnej, tej hipisowskiej ery Wodnika. Ja opowiadam o tym, że już w 62 roku ukazała się książka, która zrewolucjonizowała myślenie o tym, czym może być seksualne, zwłaszcza dla kobiet. I to był taki okres, w którym stawiało się przede wszystkim na bardzo pozytywne myślenie o seksualności, na dużą otwartość, na takie myślenie, że seks, miłość, seksualność to jest coś dobrego, co niekoniecznie, a nawet zdecydowanie nie powinno być związane tylko z życiem w małżeństwie czy jakimś innym zalegalizowanym związku. Na pewno była tam też silna myśl o równouprawnieniu płci i o jakimś takim szczęściu wspólnotowym, które rodzi się z naturalnego i radosnego stosunku do cielesności, do naszych potrzeb. I to, co zrobiła rewolucja seksualna i pisowska w takich krajach jak Szwecja, to zmieniła właśnie sposób myślenia o seksualności. W dużo większym stopniu zaczęto traktować erotykę jako źródło przyjemności i radości, a nie jakoś taką właśnie sferę trochę zawstydzającą. No poza tym to się wszystko bardzo przyczyniło do takich różnych istotnych zmian, jak na przykład tworzenie takiego bardzo dobrego dostępu do antykoncepcji. I to jest coś, co do dzisiaj bardzo dzieli Polskę i Szwecję. Warto powiedzieć o tym, że Polska dzisiaj jest tym krajem w Europie, w którym jest najgorszy swobodny dostęp do antykoncepcji. Taki dobry dostęp do antykoncepcji ma tylko 32% polskiego społeczeństwa i jakieś 83%, o ile pamiętam, szwedzkiego społeczeństwa. I mówiąc o dostępie do antykoncepcji, zwłaszcza jeżeli chodzi o ludzi młodych, to mówimy zarówno o dostępie do nawet darmowych prezerwatyw. W Szwecji ludzie młodzi w latach, znaczy którzy mają od 14 do 25 roku życia mają dostęp bezpłatny do takich przychodni, poradni, do których mogą się wybrać po to, żeby porozmawiać o różnych problemach, wcale nie tylko związanych na przykład z pierwszym razem, czy właśnie z seksualnością, bo tam można też iść, jak człowiek ma trochę depresję albo czuje się mobowany w szkole, ale w tych poradniach można też dostać bezpłatnie różne środki antykoncepcyjne, w tym właśnie prezerwatywy. Środki antykoncepcyjne dla młodych kobiet są bezpłatne do 20 roku życia, na przykład pigułki hormonalne, a do 25 roku życia bardzo mało kosztują, bo to też jakoś jest wypełniane przez budżety regionalne. I to wszystko stało się niejako częścią takiej myśli o tym, że życie erotyczne, szczęśliwe,
jest niemalże prawem człowieka, że to jest jakaś bardzo normalna, dobra rzecz, a obowiązkiem państwa jest dopilnować, by szkoła była edukacja seksualna, by właśnie młodym ludziom dać takie informacje, które sprawią, że będą mogli debiutować w sposób bezpieczny, jakąś wiedzą na temat tego, jak to należy robić, czy jak to można robić i tak dalej. A w Polsce właśnie brak rewolucji seksualnej między innymi spowodował to, że seks dla bardzo wielu środowisk, myślę, do dzisiaj jest trochę tematem tabu w tym wymiarze takim właśnie informującym, tak? Jest bardzo niewiele szkół, w których jest dostęp dla młodzieży do jakiejś takiej rzetelnej edukacji seksualnej. Nie ma w ogóle państwowej pomocy finansowej w temacie antykoncepcji czy informowania antykoncepcji. Przy czym jednocześnie, jeżeli już mówimy o młodych ludziach, bo to oni głównie będą nas słuchać, jest też widoczne i wyraźne, że ci ludzie, którzy nie mają rodziców, którzy mogą z nimi porozmawiać na tematy związane z erotyką i nie mają mądrych, otwartych nauczycieli, którzy są w stanie to zrobić, no to z reguły dostają takie informacje, na przykład z ogólnodostępnych dla wszystkich filmów porno, a umówmy się, że to jest najgorszy możliwy sposób informowania o tym, jak zaczynać swoje życie seksualne dla młodego człowieka, bo paradoks takich krajów jak Polska polega na tym, że w Polsce tak naprawdę taka seksualizacja sfery publicznej jest bardzo duża. To widać zarówno w reklamach, z tym, że jest bardzo dużo takich seksistowskich wręcz reklam, które bardzo często uprzedmiotawiają ciało kobiety. Nie ma takiej świadomości, że to nie jest może coś, co powinno być w sferze publicznej. I właśnie oczywiście w internecie dostęp do pornografii, jest dużo różnych jakichś takich miarach prymitywnych komedii, które gdzieś tam tę erotykę sprzedają. Czyli ten seks jest z jednej strony wszędzie i absolutnie nawet najmłodsi ludzie są nawet nim etapowani, a z drugiej strony nie ma takiej racjonalnej, rzeczowej, pełnej informacji, ale pełnej też empatii i rozumienia młodego człowieka, rozmowy o tym, czym jest seksualność, dlaczego jest taka ważna, dlaczego tak ważny jest stosunek dla partnera seksualnego i tak dalej, i tak dalej. No i oczywiście uproszczenie jest powiedzenie, że tak jest w Polsce tylko dlatego, że nie było wystarczająco dużo przepisów i orawodnica do Polski nie dotarła, bo jak wiemy, przyczyny są naprawdę niezwykle złożone, ale brak rewolucji seksualnej jest po prostu jedną przyczyną. Kiedy jesteśmy przy tym zestawieniu, przy tych lękach, o których Pani powiedziała, przy tym zestawieniu Polski i Szwecji, to przygotowując się do rozmowy z Panią, poszukałem takich odniesień czysto statystycznych, że ludzie, tak jak Pani powiedziała, boją się w społeczeństwie polskim rozmawiać o własnej seksualności, o problemach, że to tutaj to pole otwartości między Skandynawią czy Szwecją a Polską jest jakby najbardziej widoczne, są te różnice w tym polu otwartości, ale tu pojawia się coś takiego, że tradycyjnie by można było powiedzieć, że no, my stawiamy na wartości rodzinne, więc przyrost naturalny i jakby wielkość rodzin w Polsce powinna być poważnie większa niż jest w Szwecji, tymczasem jest odwrotnie. Szwecja ma większą dzietność niż Polska i szwedzkie rodziny, mówiąc językiem statystycznym, mają więcej dzieci niż polskie rodziny. No więc te lęki nawet nie przekładają się na to, co jest przedmiotem wielu polityków, czyli na tak zwaną politykę prorodzinną. Jaki jest właśnie szwedzki model rodziny? Bo z rzeczy czysto statystycznych wiemy, że tych dzieci w Szwecji jest po prostu więcej, więc można powiedzieć, że on lepiej funkcjonuje niż funkcjonuje w Polsce. Tak, zdecydowanie. Między innymi jest tak dlatego, że w Szwecji od naprawdę kilkudziesięciu lat prowadziło się bardzo świadomą politykę, której celem było stworzenie takiej sytuacji, w której możliwe jest łączenie bycia matką i bycia ojcem z pracą. To takie niezrozumienie tego, że w dzisiejszym świecie kobiety decydują się na dzieci, kiedy po prostu nie muszą dla nich rezygnować
ze swojego życia zawodowego, swojej jakiejś niezależności. Brak zrozumienia tego jest jakąś formą, mam wrażenie, w ogóle niezrozumienia naszej epoki. To nie jest tylko polskie niezrozumienie. Krajem również katolickim, w którym to podobne problemy demograficzne są Włochy. I we Włoszech jest sporo robione takich badań, które też po prostu wskazują na to, że Włoszki też niby tak tradycyjne, katolicki, przywiązane do życia rodzinnego, mają mało dzieci, ponieważ bardzo trudno jest być jednocześnie mamą i kobietą, która dobrze funkcjonuje w pracy. W Szwecji to wszystko jest organizowane tak, że kiedy rodzi się dziecko, to rodzice mają do podziału między sobą dowolnego, ale 3 miesiące są zarezerwowane tylko dla taty, 470 dni płatnego urlopu rodzicielskiego. Potem, czyli od 15 roku życia, dziecko może iść do przedszkola. W Szwecji nie ma żłobków, tylko to przedszkola dla dzieci już od tych najmłodszych lat. I te przedszkola nie są zupełnie bezpłatne, ale opłata za nie jest całkowicie symboliczna. I warto powiedzieć, że ludzie mają prawo do tego, rodzice, by do czasu, gdy ich dziecko albo kolejne dzieci nie skończą 8 lat, to można pracować w niepełnym wymiarze godzin. Każdy pracodawca musi zgodzić się na to, by taki rodzic mógł, jeżeli chce, pracować w wymiarze godzin 80%. To oznacza, że pomimo tego, że takie różne tradycyjne media czasami przedstawiają Szwecję jako taki kraj, w którym w ogóle nikt się dziećmi nie interesuje, właśnie antyrodzinny, to jest rozśmieszająca mnie wizja, dlatego że właśnie Szwecja jest tym krajem, w którym dzieci znajdują się w centrum zainteresowania społeczeństwa i to się wyraża także w tym, że na przykład w szwedzkich przedszkolach dzieci z reguły są, owszem, są, ale dosyć krótko, są odbierane z nich z reguły jakieś tam godzinie 15, czasem 16, bo rodzice również je dzielą opieką nad maluchami i właśnie mają też pracodawców, którzy sprzyjają temu i rozumieją, że jak się ma dziecko, to można wyjść wcześniej z pracy, a potem to zrobić wieczorem w domu, albo właśnie, że można pracować w niepełnym wymiarze godzin. Więc to jest po pierwsze ta mądra polityka prorodzinna. No, w Szwecji też istnieje coś takiego, co można nazwać szwedzkim 500+, czyli dodatek na dziecko, ale on tak w wymiarze procentowym jest tak naprawdę znacznie niższy niż te pieniądze, które się przeznacza na takie wspieranie rodziny w Polsce. Już to nie oznacza, że 500+ jest złym programem. On jest na pewno wielu rodzinom bardzo potrzebny, tylko że to nie jest coś, co załatwia jako cały problem. To w Polsce wciąż panuje, nawet pandemia chyba tego do końca nie zmieniła, aczkolwiek może w jakimś stopniu, ale w Polsce jest taki styl pracowania, w którym trzeba być długo w pracy, w którym się wychodzi po tym, jak wyszedł szef, w którym należy dla pracy zrobić wszystko i to nie jest dobrze widziane, że ktoś pracuje efektywnie i sumiennie do godziny właśnie powiedzmy 16, a potem idzie zająć swoją rodzinę i nie odbiera już telefonu od szefa. Także mówimy tutaj też o całej kulturze pracy. Poza tym w Szwecji szwedzki indywidualizm, fakt, że centrum zainteresowań państwa opiekuńczego wcale nie jest rodzina, ten polski święty graal, tylko jednostka, to wcale nie powoduje, że te szwedzkie rodziny są mniej dla siebie czułe i mniej sobie bliskie. I moim zdaniem to się wyraża paradoksalnie także w ten sposób, że kiedy w Szwecji dochodzi do rozwodu, a dochodzi do nich jeszcze częściej niż w Polsce, to wcale nie musi oznaczać rozpadu rodziny. W mojej książce opowiadam o takich bardzo sympatycznych bohaterach. Katrin Żytomierska, która ma, jak słychać po nazwisku, polskie korzenie i jej dwaj byli partnerzy, Bingo i Alex, to są ludzie, którzy dzisiaj nie są, znaczy Katrin była najpierw partnerką Bingo, na tym dwóch synów, później była razem z Alexem, z którym ma jednego syna. Dzisiaj każdy z nich jest w innym związku, ale oni jednocześnie we troje są cały czas bardzo zaprzyjaźnionymi, bardzo zaangażowanymi w wychowanie całej tej trójki dzieci rodzicami. I to się przejawia w ten sposób, że oni mają taką zasadę, że minimum 2-3 tygodnie wakacji letnich spędzają wszyscy razem z dziećmi,
że raz w tygodniu jedzą wszyscy dorośli ze wszystkimi dziećmi razem kolację, żeby dzieci miały poczucie, że rodzice są niejako blisko siebie. Oni razem występują. Oczywiście nie wieją i mnóstwo rzeczy razem robią. Dzieci mieszkają, to w takim szwedzkim stylu jest, że mieszkają trochę u mamy, trochę u taty, trochę u drugiego taty, ale to jest taka bardzo rozszerzona rodzina, coraz większa, dlatego że do niej dochodzą kolejni członkowie, czyli nowi partnerzy, Katrin, Bingo i Aleksa. Ale się okazuje, że rodzina to nie musi być tylko właśnie mąż, żona i dwójka dzieci i ci ludzie, którzy całe życie są małżeństwem, a że jeżeli się rozstają, jeżeli małżeństwo się rozpada, to się od razu zamienia w wojnę i wtedy już nie można być rodziną i nie można wspólnie wychowywać dzieci, bo już się ze sobą mieszka i nie sypia. Mam wrażenie, że w Szwecji ta definicja rodziny stała się niejako szersza, jest też bardziej płynna. W mojej książce opowiadam o tym, że w Szwecji rodziny wręczowe, czyli na przykład dwóch mężczyzn, którzy są w związku małżeńskim i wychowują, jak moi bohaterowie i Juna Filmis, dwie córeczki, bliźniaczki, dziewięcioletnie, oni w ogóle, kiedy chciałam z nimi porozmawiać, nie rozumieli dlaczego, to też mieli poczucie, że w ich rodzinie, w ich relacji nie ma nic dziwnego, że żyją tak tradycyjnym, zwykłym, nudnym życiem, tylko właśnie dom, ogródek, zajmowanie się dziećmi, no i praca, że no, bardzo się kochają, ale o czym tu opowiadać? To jest przecież takie zwykłe życie Svenssonów, czyli w tłumaczeniu powiedziałabym po polsku zwykłe życie Kowalskich. No i tutaj się okazuje, że to jest taki temat, który dla bardzo wielu środowisk, ludzi kontroli prawicowych, jest w Polsce szalenie kontrowersyjny. Są ludzie, nawet ci, którzy są niejako zwolennikami tolerancji według względem osób LGBT i tak strasznie wielu ludzi uważa, że no, wychowywanie dzieci w takich związkach to jest już jakaś wielka dla nich krzywda i w ogóle coś nienaturalnego. Tymczasem się okazuje, że to jest absolutnie tylko kulturowa koncepcja, czy jakieś uprzedzenie, stereotyp i nie ma nic wspólnego z rzeczywistością. W Szwecji jest bardzo dużo tęczowych rodzin, różne one mogą przyjmować kształty, bo zdarzają się też takie rodziny rozszerzone, gdzie jest na przykład dwóch ojców, którzy zdecydują się na to, by mieć dzieci wspólnie z parą lesbijek i to się wtedy robi taka rodzina, gdzie jest czworo dorosłych i ileś tam dzieci. No więc takie różne rodziny potrafią bardzo dobrze funkcjonować i co najważniejsze, w tych rodzinach naprawdę w absolutnym centrum zainteresowania znajdują się dzieci i nie potrzeba do tego nauk kościoła i nie potrzeba prorodzinnej polityki państwa w takim rozumieniu, w jakim rozumieją to polscy konserwatyści. To pozostając przy tym właśnie epicentrum, o którym pani powiedziała, o dzieciach i kończąc naszą rozmowę, jak bardzo różni się sytuacja dzieci w Szwecji i w Polsce? Mam wrażenie, że dzieci w Szwecji nie tylko przez rodziców, ale także przez innych dorosłych, to od najmłodszych lat, i tu mam na myśli po prostu od przedszkola, traktowane jako mali ludzie i trzeba tak samo szanować jak dorosły. W Polsce cały czas mamy te przysłowia typu dzieci i ryby głosu nie mają. Jest cały czas obecna też taka myśl, że podstawowym zadaniem dziecka jest to, żeby było grzeczne. Po szwedzku o dzieciach się nigdy nie mówi pozytywnie, że są grzeczne. Mówi się, że są zyskwiga, czyli takie dzielne, zdolne, radzące sobie. Nawet ten szacunek dla dzieci jest widoczny w takich bardzo symbolicznych gestach. To na przykład w przedszkolach widać, że przedszkolanki czy przedszkolankowie, kiedy rozmawiają z tymi najmłodszymi podopiecznymi, to bardzo często kłócają, żeby być na tej samej wysokości, co ten mały człowiek, z którym o czymś tam dyskutują. I dzieci są też w większym stopniu otoczone ochroną państwa. To znowu są takie demonizowane tematy, częściej w dyskusji polskiej o Norwegii, ale także o Szwecji. Pojawiają się nieraz artykuły, był taki film dosyć głośny, pokazujący, jak to państwo szwedzkie odbiera dzieci rodzicom niesprawiedliwie, z jakichś zupełnie błahych powodów, że ingeruje w rodzinę, w kraju święta.
Tymczasem po prostu w Szwecji uważa się, że jeżeli na przykład rodzice biją dziecko, to jest oczywiście zabronione w Szwecji prawnie, poszli w Polsce, czy jeżeli je zaniedbują, to wtedy trzeba temu dziecku jak najszybciej pomóc. A w Polsce całkiem niedawno czytałam jakieś wstrząsające artykuły o dziewczynce, która była wykorzystywana seksualnie przez ojczyma i informowała o tym szereg różnych instytucji i nikt jej nie pomagał. I ona w końcu podjęła próbę samobójczą. Na szczęście ją uratowano. W Polsce jest strasznie silne przekonanie, że wszystkie problemy rozwiąże rodzina sama, że dziecko to jest w ogóle własność rodziców i oni robią z nich co chcą i naprawdę już muszą je po prostu katować, żeby państwo w jakikolwiek sposób zaingerowało. W Szwecji myśli się o tym inaczej. W Szwecji myśli się o tym, że dziecko to jest po prostu członek rodziny, to nie jest własność rodziców. I mam wrażenie, że też rodzice tak myślą o dzieciach. I dlatego pewne rzeczy się respektuje. Mogę opowiedzieć na zakończenie taką anegdotę z życia jeszcze bardzo wczesnego mojego syna, który, jak wszystkie dzieci, przechodził między drugim a trzecim rokiem życia taki okres buntu i naporu. Wiemy to z psychologii, że dzieci, to jest dwulatkowie, czasem trzylatkowie, robią się często takie strasznie właśnie oporne, zaznaczające, czego nie chcą, kłócące się, nie chcą założyć kombinezonu zimą, nie chcą założyć takich butów, chce to, a jeśli nie dostanie, zaczyna protestować. Mój syn, który dzisiaj jest niezwykle łagodnym, urosłym człowiekiem, był naprawdę takim maluchem, szalenie zdecydowanym i zachowującym się w polskim kontekście, gdy się powiedziało okropnie, bo potrafił na przykład chodzić ze mną do sklepu i chcieć cukierki i jakiś nie dostawał, to kładł się na ziemi i walił nogami, krzyczał. Ja mi się wydaje, że pod pewnymi względami zawsze miałam podobne myślenie do Szwedów, nawet jeszcze zanim w ogóle Szwecję poznałam, więc zawsze rozumiałam to takie intuicyjnie, że w takiej sytuacji trzeba po prostu poczekać, chwilę porozmawiać, że dziecko przejdzie, bo ono się w tej chwili uczy mówić nie. No to nie jest takie dziecko nie jest partnerem do tego, żeby się z nim kłócić, prawda? Trzeba trochę pomóc przejść przez ten okres. No i w Szwecji to jest tak, że dzieci się tak zachowują, czy kiedy rodzice je odbierają w przedszkola, czy na ulicy, to w ogóle nikt na to specjalnie nie reaguje, ale czasami też patrzy tak z uśmiechem na rodziców, że o Boże, oni teraz też mają ten problem. I tak też było, kiedy mój syn tak się zachowywał w Szwecji. Ale jak tylko przyjechałam z nim do Polski, do Warszawy i on zrobił jak taką scenę w supermarkecie, to po prostu natychmiast miałam wianuszek ludzi, którzy mi doradzali, krytykowali, mówili, że to za matka, co to za dziecko, jak źle zachowane, jak można dopuścić. W Polsce jest jakiś taki cały czas rodzaj myślenia, że dziecko to jest taka istota, którą trzeba wykresować. A ja myślę, że wychowanie w ogóle na tym nie polega. Dziękujemy bardzo. Naszym gościem dzisiaj w Śniadaniu z Mistrzem była pani Katarzyna Tubulewicz, opowiadająca o swojej książce Szwedzka sztuka kochania i wspominająca m.in. o tym, że nikogo w życiu nie powinniśmy tresować. Dziękuję bardzo.